Wiadomości z Małopolski. Coraz częściej Małopolanie korzystają z usług kolei. W ubiegłym roku padł rekord. Pociągi przewiozły w Małopolsce ponad 20 milionów pasażerów. Codziennie na tory wyjeżdża 437 składów. Zwiększyła się częstotliwość kursów i skrócił czas dojazdu na poszczególnych liniach. To potwierdza, że pieniądze zainwestowane w transport kolejowy są dobrze wykorzystywane, mówi wicemarszałek Łukasz Smuk. To jest sukces, ale za ten sukces przede wszystkim trzeba podziękować naszym mieszkańcom, naszym pasażerom, którzy właśnie wybierają jako kolej środek, bezpieczny środek transportu, który dowozi codziennie do pracy, do szkoły czy też na studia. To był dobry rok nie tylko dla kolei małopolskich, ale również dla Polregio, co podkreślał Tadeusz Kluska, zastępca dyrektora Małopolskiego Zakładu. W roku 2023 przewieźliśmy blisko 10 milionów pasażerów, jest to rekord. W porównaniu do roku 2022 jest to wzrost o 25%, więc to jest przyrost potężny. Warto dodać, że w 2023 roku otwarto zaplecze techniczne kolei małopolskich. W hali znajdują się trzy tory o długości 140 metrów. Na dwóch z nich są wykonywane bieżące naprawy taboru oraz przeglądy okresowe. Na jednym torze znajduje się nowoczesna myjnia w obiegu zamkniętym, zapewniająca całoroczne mycie i czyszczenie taboru.